ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 Planet Wysiący w Wejherowie, który obchodzi w tym roku 90. rocznicę powstania. Do dziś w ośrodku uczymy się mówić i odczytywać mowę z ust. Dziś do naszego ośrodka należą przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. W naszym ośrodku mam również dwa internaty oraz piękny park, boisko oraz strzelnicę. Mam na imię Dawid, jestem uczniem pierwszej klasy gimnazjum. Uczę się tu dopiero od września, ale od razu polubiłem tę szkołę. Zapraszam do środka. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, jadalnia i aula. W auli odbywają się apele, konkursy i szkolne przedstawienie. Na pierwszym piętrze uczą się uczniowie klas młodszej szkoły podstawowej. Zajrzymy do jednej z klas. A tu jest klasa łączona. My jesteśmy uczniami klasy drugiej i trzeciej. Jemiołuszka. Poszukaj. Patrycja bierze jemiołuszka. 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 Kucia. A tu są nasi młodsze dzieci, koledzy z klasy pierwszej. Maciej, to są narty. Pokaż, gdzie są narty? No, gdzie są narty? Dobrze. Na drugim piętrze mieszczą się gabinety przedmiotowe, z których korzystają zarówno uczniowie szkoły podstawowe, jak i gimnazjum. Tu znajduje się pracownia fizyki i chemii. Zajrzymy do środka. To jest pracownia fizyki i chemii. To ci to robimy, to ci biedzenia, a tata mi pan je pokazuje. Znamy już układ okresowy pierwiastków. Umiemy znaleźć pierwiastki i opuszczać budowę ich atomów. Jesteśmy teraz w sali telewizyjnej. Oddaję ci głos, Marta. Mam na imię Marta, jestem w klasie grudzień gimnazjum. Jesteśmy w sali telewizyjnej. Tutaj czasami odbywają się lekcje języka polskiego i plastyki. Tu oglądamy filmy i prezentacje dydaktyczne. Kogo widzicie na dachu? Kto jest na dachu? Biedny człowiek. Biedny człowiek. A kto przyszedł do Pana Jezusa? Tu się nazywają Karper, Melchior i Baltazar. W tej części znajduje się pomieszczenie najbardziej lubiane przeze mnie, pracownia komputerowa. Proszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dem. Ile to jest kropek? Dobrze.
Panie Benedykt i Panie Orangutan. Tu uczymy się języka angielskiego, a pomaga nam w tym nowoczesny, nabliżaj integratywna. Nas pomóc, bo z nami zawita o radę, o szybach pomocy.